Hej, z tej strony Luke, witam Was po raz kolejny w kolejnym informacyjnym vlogu. Na moim kanale nagrałem ten vlog z paru powodów, które tutaj Wam postaram się przekazać. Pierwsze, pierwsza rzecz, którą chcę omówić, że w tym tygodniu na pewno nie pojawi się żaden filmik na moim kanale. Jest powód, już Wam pokazuję powód, oto to jest powód, szkoła. Niestety muszę. No, nauczyć się na siedem egzaminów, czy tam sześć egzaminów em, końcowych, ale to już będą ostatnie egzaminy, ostatnie y, odpowiedzi i koniec szkoły, to znaczy koniec pierwszego semestru chciałem powiedzieć. Koniec pierwszego roku. Później zostanie jeszcze drugi rok, a później się zobaczy. Także to jest pierwsza informacja. Druga informacja, jak pamiętacie, pisałem na Facebooku, jeżeli ktoś śledzi wie, o co chodzi, już pewnie ale nie tylko o moim mikrofonie, chodzi dokładnie o ten mikrofon który się spieprzył. Niestety jestem troszeczkę zawiedziony, chociaż on nie był jakiś tam super jakiejś tam super dobrej jakości. No, ale cóż, kupiłem drugi mikrofon, o którym mam tutaj nie będę zbytnio mówić, bo Możecie sami sobie sprawdzić ten mikrofon, pod warunkiem, że będziecie wiedzieli, jak się nazywa, jaki firmy jest. Jest to mikrofon um, Samsung G-Track, um, w tej chwili go słyszycie właśnie, może go nie widać, ale on jest naprawdę duży y, i naprawdę czuły, naprawdę świetny. No, naprawdę polecam, mimo że jest bardzo drogi, ale naprawdę, jeżeli ktoś nagrywa tyle filmów, co ja... Chociaż ja nagrywam jakoś super masakrycznie dużo w porównaniu do innych youtuberów typu RokRojo i tak yy, dalej. Ale tak czy inaczej polecam ten mikrofon dla mm, każdego youtubera, który ileś tam widzów ma lub nie. Po prostu chce zacząć yy, przygodę z YouTubem, ale na przykład yy, wie, że będzie nagrywać długo, to ten mikrofon będzie dla niego idealny. I właśnie teraz go słyszycie, jak już mówiłem, jest świetny, super czuły, można sobie ustawić tam różną czułość mikrofonu, tegoż to właśnie mikrofonu, a wygląda on następująco, mam nadzieję, że będziecie to pięknie widzieć. No i tutaj nie będę, tak jak mówiłem, się rozpowiadać na jego temat, możecie sami sobie zobaczyć na internecie, bo jak Google Wam powie, znaczy się. Co ten mikrofon ma jakie parametry, jeżeli was, was to interesuje prędzej będzie Was interesować bardziej cena niż, niż jego parametry, chociaż mogę się mylić, nieważne. Druga rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość kanału i ogólnie o mój kanał. Dostaję wiele wiadomości typu Łuk, nagraj, przepraszam, look, Look nagraj, e, amnezja, Slender, bla 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 bla, jakieś tam inne shity. E, okay, okej, okay, okej, ja to ja to nagram, ale jak będę mieć na to ochotę? I chciałbym, żebyście nie traktowali mojego kanału jako kanał typowo horrorowy, ponieważ to, taki kanał nie jest, a to, że yy, moją pierwszą serią, drugą i trzecią była Amnezja i Penumbra yy, i że dzięki temu zyskałem taką popularność, to, to nic nie znaczy tak naprawdę, ponieważ to, był po prostu, to było po prostu szczęście, że mi się udało i tyle, no i... To, że akurat te serie spowodowały to, że udało mi się wybić na YouTubie w jakimś tam stopniu. To nie znaczy, że mój kanał będzie o tematyce typowo horrorowej i tylko horrorowej, Po, bo... hej! Wyobraźcie sobie, że jecie na obiad codziennie e, kurczaka, Utko kurczaka. No i po jakim czasie Wam się to znudzi i zaczniecie tym brzygać. No nie będzie to zbyt długi czas, także tak samo jest z grami. I dlatego horrory nie mówię, że nie będą na moim kanale, bo będą. Ale wtedy kiedy będę mieć na to ochotę i będę nagrywać te horrory, które mi się podobają. A jeżeli ktoś nie będzie chciał oglądać, to po prostu nie będzie oglądać i tak ta sprawa wygląda. Kolejna sprawa um, Skyrim Prawdopodobnie ta seria zostanie przerwana, ponieważ ja uważam, że ona nie ma sensu, ponieważ y, było głosowanie, jeszcze jak była seria Risen, jeżeli pamiętacie, jeżeli um, jesteś nowym widzem i nie wiesz o co chodzi, no to tu już tłumaczę, na, zacząłem nagrywać serię Risen, jednak y, bardzo mało osób ją oglądało i postanowiłem zrobić takie głosowanie, czy zastąpić serię Risen serią Skyrim. I wyobraźcie sobie, że zagłosowało chyba z, no nie wiem, około 200 osób i z tego 120 albo 160 osób zagłosowało na Skyrima. A jak teraz wchodzę na mój kanał, m, aż szybciutko wejdę, żeby to wam dokładnie sprecyzować, o co mi dokładnie chodzi. Mam tu na myśli oczywiście, oglądalność tego, tej serii. No to wyobraźcie sobie, że jedynie pierwszy odcinek jakoś tam w miarę wypadł, gdzie jest 49 lajków i 600 wyświetleń, ale już drugi odcinek to jest jedynie 400 wyświetleń i 30 lajków, czyli połowę mniej, ponad połowę mniej. No i, i będzie coraz, z tego co wiem, naprawdę już jakiś czas na YouTubie siedzę i z tego co wiem, to będzie tych wyświetleń, lajków coraz to mniej. Dlatego myślę, że ta seria nie ma sensu i no chcę was zapytać po prostu o zdanie. Tak czy inaczej, yy, ja jestem za tym, żeby ta seria umarła, że tak powiem, na moim kanale, jeżeli tak można powiedzieć. I po prostu zostanie zamknięta, te dwa filmy zostaną zamknięte ponieważ yy, one no nic nie wnoszą ciekawego, tak mi się wydaje. Yy, co jeszcze... Mam pomysł na pewną ciekawą serię. Mam nadzieję, że ciekawą i że będzie Wam się podobało. Mam nadzieję, że wiele osób trawi sentyment do starych gier, ponieważ myślałem nad czymś takim, żeby nagrać serię z jakiejś starej gry. No i na razie nie powiem Wam o jaką grę mi chodzi, ale to będzie gra RPG, bo tak jak mówiłem, muszę, wręcz czuję taką Potrzeby, takie pragnienie, żeby mieć jakąś serię RPG, w 100% ukończoną na, ukończoną na moim kanale. I to chcę spełnić, to jest takie moje małe marzenie. I chciałbym właśnie, żeby to była pewna gra RPG, która już jest bardzo popularna. Naprawdę wiele osób ją kocha, szanuje, lubi. I myślę, że z tego będzie seria. Nie powiem wam co to jest, ale wkrótce się dowiecie. I to chyba by było wszystko, co chciałem w tym vlogu poruszyć. Mm, także powtarzam, tak krótki skrót tego, co powiedziałem. E, w tym tygodniu nie będzie żadnego filmu, ponieważ e, mam dużo nauki. E, mam nowy mikrofon, który obecnie słyszycie i tak o, wygląda. E, trzecia sprawa, prawdopodobnie seria Skyrim zostanie zamknięta i usunięte. Zostaną wszystkie filmy, jakie wrzuciłem, czyli te dwa, e, na kanał. I będzie za niedługo jakaś seria typu yy, stare gry, old school i tak dalej. I będzie to gra hmm, RPG prawdopodobnie. I ona jest bardzo popularna. Być może już wielu z Was się domyśla, ale ja nie powiem o co chodzi. Jak napiszcie w komentarzach yy, poprawnie, zgadniecie, to i tak Wam tego nie powiem, czy zgadliście, czy nie. Także... To by było wszystko, to był taki krótki skrót tego co mówiłem przez cały vlog, jeżeli komuś się nie chciało oglądać. I ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku, już niedługo. Cześć!